pierwszym ogólnopolskim turnieju tańca narodowego imprezie zorganizowanej przez Wileński Dom Kultury zaprezentowały się dzieci, które zatańczyły m.in. poloneza, krakowiaka, kujawiaka, oberka i polkę. Widzowie zasiadający na trybunach mogli zaobserwować choreografię opartą na inspiracji polskim folklorem i jednocześnie podziwiać tradycyjne ludowe stroje. Wymyśliłam to ja głównie z tego powodu, że boję się, że zostaniemy zarzuceni kulturą masową w tym najgorszym plastikowym wydaniu, że wszystko będzie się świecić i wszystko będzie różowe. I że zapomnimy w ogóle, co to znaczy mieć rodziców, dziadków, pradziadków, bo tak się właściwie teraz zaczyna dziać. I kultura właśnie narodowa, w tym właśnie tańce ludowe czy narodowe, bo też takiej nazwy się używa, to jest podstawa. Próbowałam wcześniej, tylko może trochę źle to zrobiłam i dopiero w tym roku udało nam się założyć dwie grupy tańca ludowego w przedszkolu i w szkole. I myślę, że może wychowamy sobie też, no już występowali tutaj, ale wychowamy sobie także jakiś zespół, który będziemy mogli nazywać wieluńskim zespołem związanym z naszą tradycją, z naszymi strojami ludowymi i z naszą muzyką. Zdaniem opiekunów młodzi podopieczni są żywo zainteresowani tematyką tańca ludowego. Przedstawialiśmy dzisiaj Polka i Krakowiaka i do występu przygotowujemy się już od bardzo dawna. Ida tańczy już z nami drugi rok, ale tak naprawdę, żeby przygotować się do takiego występu, to myślę, że wystarczy takie pół roku intensywnej pracy. Dzieci też bardzo chętnie biorą udział w takich właśnie rodzaju aktywnościach i po prostu same się do mnie zgłaszają na zajęcia. Instruktor Marzena Biedroń zwróciła z kolei uwagę na to, by dzieci znały tańce ludowe, ponieważ jest to nasze narodowe dziedzictwo, a budowanie dobrej atmosfery na lekcjach tańca sprzyja rozwojowi młodych tancerzy. Te dziewczynki są z Ostrówka. Tam pracują w Domu Kultury intensywnie i dlatego dzisiaj przyjechały zaprezentować się. Będą tańczyć krakowiaka. Jak to jest? Czy dużo trenujecie do występów? No, troszkę dużo. Od dawna tańczysz? Jak to się stało, że zaczęłaś tańczyć? Właściwie to mnie namawiali rodzice, żebym zaczęła tańczyć. Od jak długo? No to od 2-3 lat. Jak wam się tutaj dzisiaj podoba na tym festiwalu tańca? Bardzo fajnie. Normalnie jak patrzę na wszystkich, to ja już się dziwię, jak będzie. Organizatorzy mocno zaangażowali się w przygotowanie turnieju. Najważniejsze, by dzieci miały kontakt z kulturą narodową, która bardzo różni się od tej masowej. Bardzo zaangażowali się nasi instruktorzy tańca, Marzenka Biedroń i Mariusz Mierzwa. Prowadzą nas warsztaty tańca i z hip-hopu, i z ludowego, i z towarzyskiego. Także oni tu bardzo dużo włożyli serca.
No i wszyscy, naprawdę wszyscy pracownicy Wieluńskiego Domu Kultury, bo przecież to nie jest tutaj w kuluarach, to są szatnie, to są zapisy, to są oddawanie, zabieranie numerków startowych, to wszystko jest do ogarnięcia, więc dzisiaj pracuje naprawdę wszyscy, pracują wszyscy zatrudnieni w Domu Kultury. Dłuższa relacja z tej tanecznej imprezy w TVK WSM za tydzień, oczywiście w kulturalnym temacie tygodnia. Polecamy.